Mówimy o ustawach, które regulują wymiar sprawiedliwości. On jest czasami lepszy, czasami gorszy. Nie ma kraju na świecie, w którym można by z czystym sumieniem powiedzieć, że wszyscy obywatele zgadzają się ze wszystkimi wyrokami, jakie zapadają. Nawet w tych, których jest wysoko oceniany wymiar sprawiedliwości, jak chociażby państwa skandynawskie, tam też jest szeroka grupa obywateli, mówi, że sądy są do ciula, że po prostu, że nie liczą się z ich wyrokami. Nie mówię o Stanach Zjednoczonych, gdzie przecież szeroko kwestionowane są wyroki sądowe, zarzuty, różne pomówienia. To jest coś, jakby to jest problem w skali świata nierozwiązywalny. To jest tak jak sędzia piłkarski. Uwielbiamy oglądać, czy jakikolwiek inny sędzia sportowy, piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną, inne sporty drużynowe, skoki narciarskie jak ostatnio. Tam też są sędziowie, którzy podejmują decyzje, oceniają. O ile kibicujemy jednej czy dwóm drużynom, o tyle czasami po prostu decyzjami sędziowskimi się nie zgadzamy. Wiemy, czasami popełniają błędy, jak każdy inny człowiek. Tak samo jest w sądach. Nie ma reformy i w wykonaniu pana Ziobry i kolegów nigdy reformy nie będzie. Chodzi wyłącznie o stołki, chodzi wyłącznie o kadry, chodzi wyłącznie o to, by podporządkować sobie ludzi. Nie bez przyczyny dyrektorami sądów zostają osoby, które pełnią funkcje partyjne. Działacz Solidarnej Polski zostaje dyrektorem jednego z sądów okręgowych w nagrodę za wierną służbę matce partii. Nie bez przyczyny jedyne, za co zabrał się Ziobro, to kadry. I teraz nie dajcie państwo, miejcie argumenty, żeby odeprzeć tą całą absurdalną narrację. Otóż sądy wymagają zmian, tak jak każdy element życia publicznego wymaga ciągłej naprawy, ciągłej poprawy, bo państwo jest elementem żywym. Państwo jest organizmem, który musi się zmieniać. Tylko receptą na poprawę wymiaru sprawiedliwości absolutnie nie jest jego upartyjnienie. Nie ma krajów Unii Europejskiej, w którym minister sprawiedliwości byłby prokuratorem generalnym z takimi uprawnieniami. Nie ma takiego kraju. Prokurator generalny jest szefem partii politycznej i może wydawać każdemu prokuratorowi w Polsce polecenie. To oznacza, że polityk, poseł na Sejm, ma prawo przyjść do każdej prokuratury i wydać polecenie. Nie ma takiego kraju. Druga rzecz i ostatni argument. Polska konstytucja wyraźnie stanowi. Władza sądownicza jest niezależna od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Artykuł 173 Konstytucji. Trójpodział władzy gwarantowany w artykule 10 jednocześnie jest podkreślany niezależnością władzy sądowniczej. Film, wielki szum. I tam pokorzysta do pokorzysty mówił. Graliśmy oboje uczciwie. Ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem. Wygrał najlepszy. Rozumiecie to państwo? Tak. Do Trybunału Konstytucyjnego uchwałą Sejmu powołaliście dwóch sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Mieliście pretensje, którzy wygrali tą kampanię wyborczą parlamentarną, a więc rządzący obecnie, i uchwałą sejmową odwołali tych dwóch sędziów, bo tak mówi prawo. Tak jest samorządna. Samorząd podejmuje uchwałę daną i samorząd tą uchwałę może odwołać. Nikt więcej. I żeście to oszukiwali. I doszło to aż do sądu. I nie mów pan, żeby kasta, tak jak wystąpiła pani Kamińska, sędzina powiedziała, że my jesteśmy specjalną kasą i my decydujemy. Nie, naród pisze prawa dla wszystkich. A prawa są wszystkie jednakowe, proszę pana. A konstytucji nie można interpretować. Artykuł 8 konstytucji mówi panie Budka wyraźnie, że konstytucja jest zasadniczym prawem i nie podlega interpretacji falandyzacji, jak jej mówiła. Rzeczpospolitej poprzedniej kadencji dokonał naruszenia konstytucji, nie wybierając dwóch sędziów za dużo, tylko wprowadzając przepis ustawy, który dał podstawę do takiego wyboru. To raz. Ten przepis został zbadany przez Trybunał Konstytucyjny na nasz wniosek. Trybunał Konstytucyjny powiedział tak.
podstawa wyboru dwóch sędziów była niezgodna z konstytucją, natomiast troje z trzech sędziów, podstawa prawna była prawidłowa. A co za tym idzie, skoro podstawa prawna była prawidłowa, wybór ten nastąpił, wybór na 9-letnią kadencję, sędziowie są nieusuwalni przez Sejm i żadna następna izba nie mogła zmienić tego wyroku. I co się okazało? Prezydent Rzeczpospolitej złamał konstytucję, złamał ustawę i złamał wyrok Trybunału, zaprzysięgając w nocy trzech nielegalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Koniec, kropka. Druga rzecz, że państwa konstytucję trzeba interpretować. Każdy akt prawny podlega interpretacji. Tylko interpretować przede wszystkim należy całościowo. Pan to się chwali. Pięknie mówi, ten drugi pan też bardzo ładnie mówił o Holender, jak mi się mówiło, jak profesorowie mówią, no. No bo są. Pytanie. Tak pięknie rządziliście przez kilkanaście ładnych lat. Osiem lat, to jest kupę czasu. Przez 8 lat rządziliście i społeczeństwo was po 8 latach nie wybrało. Wybrało 500+ dostało. 500+. Brzydkich tych ludzi. 500+ wygrało. No, dalej. I Radio Maria. Pan mówi. I Rydzyk. Modlić się, kochana. Do Sądu Najwyższego wrzucono ławników. Nie ma Sądu Najwyższego w żadnym kraju na świecie, w którym orzekaliby nieprofesjonaliści. Ja bardzo szanuję kowala, rolnika, lekarza, mechanika. Ale to jest tak, jakby nas teraz z posłem Myrchą zaprosić na konsylium lekarskie do szpitala, gdzie jest beznadziejny przypadek. Gdzie jest konsylium lekarskie, nie wiedzą uciąć nogę czy nie uciąć. Niech czynnik ludowy się wypowie. No my tu fajne chłopaki, jeden ze Śląska, to sprawiedliwe północ. Sprawiedliwe to mówimy. Ja mówię, to wiesz co, tnijmy jakoś to na pewno, albo pchną. Czy państwa nie można, czy jeżeli byście poszli naprawiać samochód, to pójdziecie do dentysty naprawiać ten samochód? Czy pójdziecie do mechanika? Nie dajcie sobie wmówić państwo takich bzdur, jakie powtarzają media publiczne. Że ktoś, ten kto słynny ukradł kiełbasę, prawda? Sędzia ukradł kiełbasę. Po pierwsze, był 5 lat w stanie spoczynku, kiedy to zrobił, a po drugie był leczony psychiatrycznie. To jest totalne skurczydraństwo, to co zrobił Ziobro, to co zrobili ludzie z tej propagandy. Chorego psychicznie człowieka pokazywali jako przykład. Ten, który ukradł tego pendrive'a, na drugi dzień został zawieszony, w ciągu tygodnia zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne, pożegnał się z zawodem. Zawsze populista wygra z argumentami, dopóki nie ma równowagi dyskusji. Zauważcie, że Ziobro nie pójdzie do żadnych mediów, gdzie się zmierzy na argumenty, ustawia, zaprasza na konferencje prasowe, wychodzi, nie odpowiada na pytania, schodzi, albo idzie do telewizji publicznej, gdzie pani redaktor Cholecka mało go tam nie wycałuje, chociaż całusy rezerwuje pewnie dla Kaczyńskiego i Macierewicza. Więc tak to, albo Morawieckiego, tak to wychodzi. Proszę państwa, nie. Ja wzywałem pana Ziobrę, mówię, na ubitą ziemię, mówię, chodźmy, podyskutujmy, pokażmy. Ja cię bardzo chętnie, panie ministrze, obnażę. Jak obnażymy Ziobrę z populizmu, demagogii i kłamstwa, to zostanie zero. No po prostu i tyle. Jak to powiedział Leszek Miller. Dlatego ja bardzo chętnie się zmierzę. Każdy z nas jest gotowy, żeby pokazywać te argumenty. Tylko, proszę państwa, żebyście mieli pewność. I tu zgadzam się z panem. Gdyby Polakom wszystko się podobało, to my byśmy jako Platforma rządzili do końca świata jeden dzień dłużej jak owsiak. Nie podobało się, popełniliśmy błędy. Szanujemy wynik wyborów. Szanujemy, że prezydent Andrzej Duda jest prezydentem. My o nim mówimy per prezydent. Kaczyński nigdy tak nie powiedział o prezydencie Komorowskim. To nas różni. Dla nas prezydent Duda jest prezydentem, chociaż na niego nie głosowaliśmy. Dostał poparcie, koniec. PiS jest premier Morawiecki, ale nie szanujemy tych osób za to, że łamią konstytucję. Nie mają większości konstytucyjnej, nie mogą konstytucji łamać. I ja bardzo negatywnie oceniam to, co się dzieje, ale wyłączną odpowiedzialność za to ponosi Kaczyński osobiście, bo to jest jego chora narracja.
I polityka zagraniczna, nie dajcie sobie wmówić, jest pisana na Nowogrodzkiej i na Żoliborzu. Natomiast to, że się okłamuje, znaczy nikt, proszę pamiętać o jednym, Komisja Europejska czy przywódcy innych państw, to nie jest widz TVP Info, który ma tylko ten przekaz i w to uwierzy. Oni nas zapraszają, nie tylko nas, ambasador Stanów Zjednoczonych zaprasza regularnie nas na spotkania, ale również posłów PiS-u. Spotyka się z rządzącymi, tłumaczy, on robi tak zwany feedback. I nikt normalny nie będzie robił interesów z rządem, który prawa nie szanuje. Proszę Państwa, i to jest najstraszniejsze, że chora polityka wewnętrzna podporządkowała sobie naszą bardzo złą politykę zagraniczną. I my jako kraj już cierpimy. Nowa perspektywa finansowa, nowe negocjacje budżetowe i po prostu Polska nie dostanie tylu pieniędzy, co w rekordowym dla nas czasie, kiedy myśmy negocjowali budżet. I to będzie ta prawdziwa sankcja. Pracownicy delegowani. Pracownicy delegowani. Myśmy blokowali przez 2 lata przyjęcie tej dyrektywy. PiS to zupełnie odpuścił. Teraz zwala na Francuzów, co z tego, jak 500 tysięcy miejsc pracy w Polsce jest zagrożone. Dlaczego? Bo mamy takich nieudolnych ludzi, bo nikt z nimi nie gada. Do Państwa, ale też rozmawiajcie ze swoimi sąsiadami. To nie jest tak. Ja wiem, że trudno jest, trafić z argumentami, jak ktoś siedzi cały dzień przed tym. Ale tłumaczcie, pokazujcie te przykłady, mówcie, że tu nikt. Absolutnie nie można mówić, że wyborca PiS-u jest gorszy. To są nasi sąsiedzi, to są nasi koledzy, to są nasi współpracownicy, tylko rodziny, tylko podatni na populizm. I trzeba z nimi rozmawiać. Zawsze kropla drążyska. Jest bardzo ciężko, ale pamiętajcie Państwo, że komuna miała jeszcze mocniejsze narzędzia propagandowe i co dało się, dało się. Tylko mam nadzieję, że to krócej potrwa.